Szanowni Państwo, przedstawiamy litografię z połowy XIX wieku zatytułowaną Vengeance de Mazepa, czyli Zemsta Mazepy. Mazepa, bardzo barwna postać swego czasu, obrosła wieloma legendami. Iwan Jan Mazepa Kołodyński był przede wszystkim hetmanem kozackim. Jako młodzieniec był dworzaninem Jana Kazimierza. Od 1669 roku działał w służbie hetmana Ukrainy Prawobrzeżnej Doroszenki, a od 1682 w służbie hetmana Ukrainy Lewobrzeżnej Samoiłowicza. W młodości towarzyszyła mu sława uwodziciela. Był jednak także zręcznym dyplomatą i politykiem zaangażowanym w sprawy Ukrainy. Początkowo popierany przez Piotra I Wielkiego, obsypany przez niego zaszczytami, tytułami i medalami. Wytrawny polityk w rzeczywistości dążył do oderwania Ukrainy od Rosji i prowadził tajne pertraktacje z królem polskim Stanisławem Leszczyńskim, a następnie z królem szwedzkim Karolem XII, na którego stronę jawnie przeszedł w 1708 roku po wkroczeniu wojsk szwedzkich do Rosji w czasie wojny północnej 1700-1721 roku. Po klęsce Szwedów pod Połtawą w 1709 roku zbiegł wraz z Karolem XII do Turcji, gdzie zmarł, a wszystkie jego plany polityczne zostały pogrzebane. W historiografii rosyjskiej zdrajca, w ukraińskiej bohater. Natomiast w świadomości potomnych postać i przygody Mazepy stały się przede wszystkim tematem wielu utworów literackich, głównie w epoce romantyzmu, m.in. Mazepa Bajrona, Połtawa Puszkina czy Mazepa Juliusza Słowackiego, a także muzycznych, m.in. Mazepa Franciszka Liszta. Piękna pamiątka europejskich fascynacji postacią romantycznego kozackiego hetmana. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów ryciny, portrety ryciny oraz moda ubiory ryciny, a także propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.